Panie trenerze, jak pan oceni swoich podopiecznych? 3 mecze, komplet zwycięstw. Na pewno cieszy, bo mając perspektywę jesieni, gdzie w 15 meczach zdobyliśmy 9 punktów, tutaj w 3 mamy już te 9 punktów. Na pewno trzeba się z tego się cieszyć, ale trzeba też się cieszyć z tej gry. Chociaż dzisiaj na pewno Unia Tarnów przedstawiła nam bardzo wysokie wymagania i postawiła nam bardzo wysoko to poprzeczkę. Na pewno były zespołem najlepszym do tej pory, z którym żeśmy to grali. Troszeczkę więcej szczęścia może ze strony mojego zespołu. Karny wydaje mi się ewidentny, nie było tutaj co spekulować. Cieszę się z tych 3 punktów, ale już myślimy o następnym meczu. Sporo kartek dzisiaj w spotkaniu. Ja myślę, że był mecz takiej walki i tych kartek mogło być też więcej. Nie twierdzę, że sędzia się pogubił albo coś, to nie o to chodzi, ja nigdy nie oceniam pracy to sędziego, pokazał. Widocznie tak uważał według swojego zdania, że tak musi być. Ale mówimy, my o tym meczu już powoli zapominamy się, koncentrujemy na następnym. Przed Wami kolejne mecze rundy wiosennej. Jakie plany, jakie do końca sezonu? No jakie są plany? Plan był przed sezonem tylko jeden, utrzymać się. Mamy 9 punktów więcej niż ostatnio, czyli mamy 18. Zbliżyliśmy się do strefy to środkowej, mamy kontakt na jeden mecz, także myślę, że jeszcze nie powiedzieliśmy ostatniego słowa, ale tak jak powiedziałem, trzeba się cieszyć z tego, co jest, ponieważ nikt chyba w najśmielszych oczekiwaniach nie przypuszczał, że po 3 meczach będziemy mieli 9 punktów. Jak się grało przeciwko swoim byłym kolegom? No na pewno nie było łatwo. Unia postawiła bardzo, zawiesiła nam bardzo wysoką poprzeczkę. Tym bardziej cieszymy się z tego zwycięstwa. No ja znałem bardzo wielu chłopaków. Podpowiedziałem troszeczkę, jak mamy grać. Nie było łatwo, no, ale udało się wygrać. Zdobyliście już 9 punktów, tyle samo co jesienią. Jakie plany na dalsze mecze? No chcemy wygrywać kolejne mecze przede wszystkim. Nie zastanawiam się, na którym miejscu skończymy, po prostu chcemy wygrywać. A co powiesz o dzisiejszym spotkaniu? Podobał Ci się arbiter, który tak waszą drużynę kartkował? No, było kilka sytuacji spornych, nie będę komentował pracy arbitra, no i w tą stronę popełniał błędy, także to jest tylko człowiek, myślę, że... A jak przyjmują Cię koledzy w Suchetniowie? No, bardzo fajnie, znaczy, my znaliśmy się od dłuższego czasu, są z większości ekipa z Kielc, także ja pochodzę z Ostrowca, ale większość swojego życia zamieszkiwałem w Kielcach i jest, po prostu panuje bardzo dobra atmosfera, znamy się już długo. Panie trenerze, 3 mecze, 1 punkt. Co, jak pan oceni drużynę po dzisiejszym spotkaniu? To znaczy w jednym pytaniu zawarł pan 2 ważne kwestie. Rzeczywiście dorobek jest bardzo słaby, jak na początek nie nastraja optymistycznie. Na pewno dzisiaj z nadziejami, nie ukrywam, przyjeżdżaliśmy tutaj i byłem przekonany, że wwieziemy punkty. Mecz potwierdził fakt, że byliśmy w stanie te punkty tutaj stąd wywieźć. Niestety przespaliśmy pierwszą część meczu i to było decydujące. Przykre dla nas, że sędzia wystąpił w roli głównej. Sędziowanie tutaj na wyjazdach na terenie Świętokrzyskiego jest po prostu żenujące. Żenujące. Przeżyliśmy przecież w Połańcu taką małą traumę. Dzisiaj powtórka z rozrywki. Natomiast no bezpośrednią myślę tej przyczyną tej porażki to była strata czasu w pierwszych 45 minutach. Życie pokazało, druga część meczu pokazała, że możemy tutaj wygrać, że możemy być zespołem lepszym. No niestety brakło troszeczkę zimnej krwi, brakło zarówno w przodzie, jak i z tyłu. No bo w końcu daliśmy tutaj pretekst sędziemu, żeby gwizdnął. Trzeba teraz zapomnieć o 3 meczach. Przed nami mecz z Glinikiem. Jakieś zmiany w składzie? Nie, na pewno życie wymusza, życie wymusza składy, ponieważ Mikołajczyk ma 4. żółtą kartkę, więc choćby tutaj trzeba szukać jakichś zmian. Na pewno linia obrony, zwłaszcza przy pierwszej bramce, nie zagrała maksymalnie skoncentrowanie, bo przecież po stałym fragmencie gry, po rzucie z autu, taką bramkę tracić to jest kuriozum. No. Ale to już, że tak powiem, w swoim gronie załatwimy. Na pewno należy się zmian spodziewać. No. Ale po drodze jeszcze mecz z Piastem Czchów. Tak, tak. No cóż, no, jesteśmy przygotowani na granie w rytmie środa-sobota. Tutaj choćby w tym meczu widać było, że mamy z każdą minutą coraz większą przewagę na boisku, więc jeśli chodzi o motorykę, nie ma się czego obawiać. Myślę, że ten mecz w Czchowie no, skończy się po naszej myśli i do meczu z Gorlicami będziemy przystępować w troszeczkę lepszych nastrojach i bardziej skoncentrowani, no bo
takie indywidualne błędy dzisiaj, zwłaszcza w pierwszej połowie, no, spowodowały, że ten mecz kończymy porażką.